Miejscowość turystyczna położona w pobliżu granicy z Czechami i Słowacją. Mowa tutaj o Istebnej. Wraz z Jaworzynką i Koniakowem tworzy tak zwaną Beskidzką Trójwieś. Turyści mogą podziwiać piękne widoki, spacerować, jeździć na rowerach, a zimą na nartach. Jak podkreślają włodarze gminy, baza turystyczna z roku na rok rozwija się coraz bardziej. Obiektów w gminie Istebna przybywa nam z roku na rok coraz więcej. Prezentują bardzo wysoki poziom. Mamy wiele ośrodków komfortowych i myślę, że ta oferta dla turystów jest naprawdę bardzo szeroka. Widać też po liczbie przyjeżdżających osób do naszej gminy. Wzrasta ona z roku na rok, także rzeczywiście pod względem infrastruktury technicznej, turystycznej jesteśmy na bardzo wysokim poziomie. Ale w jakim kierunku chcecie dalej iść? Bo pewnie chcecie rozwijać tą bazę turystyczną. Jak najbardziej chcemy rozwijać bazę turystyczną, to są miejsca pracy, to oczywiście odbija się na całej naszej gminie. Ta dynamika wzrostu gospodarczego, mówimy tutaj o skali naszej gminy, jest naprawdę dobra i uważam, że promując to, co mamy przede wszystkim, nie tylko krajobrazy, ale to piękno, które jest w mieszkańcach, plus w połączeniu właśnie z pomysłami pod kątem turystyki, myślę, że to da dobry rozwój na przyszłość naszej gminie. Póki co z pewnością warto zwrócić uwagę na sezon narciarski, który już się rozpoczął. Wyciągi obydwa działają, także już mam takie sygnały, przyjeżdżają turyści, przyjeżdżają też goście do naszej gminy, także ten czas świąteczny będzie naprawdę pod względem frekwencji bardzo wysoki. Doskonałą okazją do rozmów o turystyce było sobotnie spotkanie w hotelu Złoty Groń. Miejsce to wzbogaciło się o nowe atrakcje i pomieszczenia. 15 grudnia miało miejsce oficjalne otwarcie dobudowanej części obiektu. Ta nowa część to jest taki projekt wydyskutowany. On właściwie nie został zaprojektowany jakąś taką kreacją projektanta, tylko to jest owocem wielu dziesiątek i, żeby nie powiedzieć, setek godzin dyskusji. W związku z tym właśnie też dyskusji takiej, jaką wartość dodatkową można by było zaproponować mieszkańcom Istebnej i gościom z zewnątrz jako nie stricte hotel, który służy tylko do przenocowania, ale żeby właśnie ta rodzinna atmosfera i to, że to jest oferta skierowana naprawdę dla różnych grup i każdy, wydaje mi się, tutaj będzie mógł znaleźć coś dla siebie, coś atrakcyjnego. Urzekła mnie zapowiedź, czy takie oczekiwanie inwestora, który powiedział, że dla niego najważniejsze jest, żeby ta lokalna społeczność miała jakąś dodatkową wartość, żeby ludzie, którzy tutaj mieszkają, byli zadowoleni, że coś takiego powstało. I w związku z tym staramy się, to cały czas gdzieś tam z tyłu w głowach jest i wydaje mi się, że ta oferta taka skierowana do lokalnej społeczności będzie też dzięki zabiegom pani menadżer coraz bardziej rozbudowywana. I tutaj nie ukrywam, że jako projektant też jestem bardzo z tego dumny, bo to jest taka, to jest ta społeczna rola biznesu, która w dzisiejszych czasach naprawdę wydaje mi się, że jest wielkim wyzwaniem, fajnym wyzwaniem. Dużą szansę widzę tutaj na kooperację z gminą, bo jednak ten obiekt już się stał liczącym takim w skali gminy przedsięwzięciem, także wydaje mi się, że tutaj też można by było wspólnie fajne rzeczy tworzyć. Także mamy wrażenie, że jesteśmy w blokach startowych, dopiero zaczynamy. To, że zbudowaliśmy, to jest początek. O oprawę artystyczną spotkania zadbał zespół Future Folk. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.